Sobota minęła godzina 16, startuje kolejny tutorial na Radia Campus, i po raz kolejny spotykamy się z Łukaszem Barwińskim yy, i Kamilem Michałowskim. Tak, i słuchaj, dziś będziemy przenosić się do Call of Duty Modern Warfare 3. Ale, co warto zaznaczyć, nie do tego Call of Duty Modern Warfare 3, o którym myślicie. Tylko do nowego Call of Duty Modern Warfare 3. Co to dopiero co wyszło, bo żebyście nie zgubili rachuby, jak, jak tu zaczęliśmy liczyć, to jak, jest to 20. edycja serii Call of Duty. Jak ja tego nie rozumiem, stary. I to są y, też nie do końca tak, że to są jakieś remake, remastery nie tej są. serii Modern Warfare, co były. Ale jak zacząłem się wczytywać, to znajdziemy kilka zremasterowanych map tak. z, ze starego Call of Duty Modern, Modern Warfare, Warfare 2. 3. Tak, dokładnie. Tak jest. <laughs> Żeby wszystko było jasne. I tutaj. żebyście <laughs> nie mieli wątpliwości, y, ta gra nie ma nic wspólnego z wcześniejszym Modern Warfare 3, poza tymi mapami z Modern Warfare 2. Ale ma y, dużo wspólnego z Call of Duty Modern Warfare 2, tego nowego, nowego które było tak. w Roku, tak jest. Tak. dokładnie. <gry> Jak już sobie to wyjaśnię? Czego państwo nie rozumiecie? <gry> Czy w Ameryce potrafią robić gry komputerowe? Potrafią. Czy potrafią je nazywać? Nie bardzo. Nie, nie, nie. No. To na Xbox wystarczy A... popatrzeć, że najpierw było tak. 360, później One, teraz jakieś X, X czyli 10. Tak. No, no właśnie. To w ogóle Microsoft to. Windowsy lubił, sobie tak. popatrzycie tak. dokładnie to samo. A, moglibyśmy tak jeszcze długo się znęcać nad tą nomenklaturą, ale jest o wiele więcej rzeczy. Na których podczas dzisiejszej rozmowy o nowym Call of Duty Modern Warfare 3 będziemy się znęcać, i będzie to takie znęcanie się, ale takie, ja bym powiedział, w stylu postal 2. Okej, okay, czyli to nie jest zła gra. Nie jest, ale zapytaj mnie, czy jest dobra. Czy jest to dobra gra? Nie jest. <laughs> Dziękujemy. Następny tutorial za tydzień. Ale nie, do Call of Duty Modern A... Warfare 3 jeszcze wrócimy na pewno. Będziemy wracać dziś, bo ca cała dzisiejsza audycja będzie o Modern Warfare 3. Panie Łukaszu, trzeba zaznaczyć, ja to mówię co roku, że ja lubię Call of Duty. No tak, no bo to przecież te Call of Duty, które były robione, tak jak pamiętamy, jakieś 20 czy 18 lat temu. To Nie, to robiła ekipa, która robiła oryginalnie medalową. Medalową. Honor. Honor, tak, tak jest, dlatego no, były dobre. Ta gra ewoluowała bardzo mocno od tamtego czasu, trzeba przyznać, i poszła w, w zupełnie inną stronę niż tamte gry. Ponieważ Call of Duty jest w tej świecie, są tak na dobrą sprawę dwie liczące się gigantyczne gry. Para wojenne, takie nazwijmy, tudzież para militarne. Pierwsza z nich to Call of Duty, o której dziś mówimy, a druga to Battlefield. Tak. I one mają zupełnie inne nastawienie do tego, co dzieje się na naszych ekranach. Będziemy mówić o multiplayerze na dobry początek. Okej, okay, no to zaczynamy od. Yy, masowej w strony. W Battlefieldzie mamy gigantyczne mapy, bardzo długotrwającą rozgrywkę i tak dalej, tak dalej. Call of Duty w pewnym momencie powiedziało, my chcemy robić grę zręcznościową. My chcemy, żeby się dużo działo na ekranie, my chcemy dawać graczom dużą dowolność w stosunku do tego, jak mogą upgrade'ować swoją bronię, kwipunek, perki i tak dalej. Wprowadzimy jeszcze taki system, że za 3 kilo to coś tam, czy parę killi system killstreaków tak zwany, dzięki któremu jakby ta rozgrywka w ogóle jakby no ewoluowała do takiego momentu, w którym oglądamy ją trochę teraz i która... W swojej podstawie niewiele się w ostatnich latach zmieniło. To znaczy, był taki Call of Duty, który nie był zbytnio udany, który był bardzo futurystyczny, gdzie mieliśmy takie tam odrzutowe buty, jakieś tam cybernetyczne pułapki, drony i coś tam. Od tego już trochę odeszliśmy, bo graczom się to, znaczy nam się to nie za bardzo podobało, i wróciliśmy do takiego sprzętu parawojennego, który jest jakby Nowoczesny, używany ale nie aż tak. Czyli mamy tam jakieś, wiesz, lokalizatory, jakieś tam naprowadzaną minę, takie rzeczy, ale nie ma jakby futurystycznych kombinezonów i wiesz, przebijania Zaczy... się Zaczy... przez ściany gigantycznym turbo sprężynowym młotem. Ja no. tak ci przerwę trochę, bo na przykład takie Proszę. kombinezony, jak ty mówisz, to one są, tylko na przykład amerykańska armia ich nie używa, bo jeden bo są, kombinezon no kosztuje w tej chwili chyba 300 tysięcy dolarów, a jak tak zginie jest. żołnierz amerykański, to się płaci 100 tysięcy dolarów z ubezpieczenia, no więc bardziej się opyla nowego żołnierza wziąć i wyszkolić, niż taki. Kombinezon, kombinezon mu dać. Wiadomo. No, no to, to są wszystko, wiesz, no niestety brutalny... Wojna to piekło. Wojna to piekło, dokładnie. Na szczęście nasza wojna rozgrywa się na ekranie komputerowym, więc jakby, tu, jakby nie mówimy <laughs> o tym, że jakby nie giną ludzie, nie? Jakby jest okej. Okay. Giną w komputerze. W komputerze giną i się odradzają. To też jest w ogóle takie, wiesz, bardzo... Mm, bardzo fajne, że, że jak giniesz, to się odradzasz. To się nie dzieje w prawdziwym życiu. Nie, nie wiadomo, no. nie wiadomo, tam no, niektóre tak, no, wiesz. Filozofie filozofie mówią, mówią, tak. A to się dopiero okaże. Ale to, no, wszystkich nas to czeka, jak mówi wiersz ludzka droga, mój drogi, każdy z nas, każdego z nas nie było i każdego z nas nie będzie. Także tak, wszyscy zmierzamy dokładnie w tym samym kierunku. Kiedy nas to czeka, tylko nie wiemy. Nieważne, nie o filozofii będziemy dzisiaj rozmawiać, tylko o Call of Duty Modern Warfare 3. I to Call of Duty, o czym powiedziałem, dowozi. Czyli mamy fajne mapy, fajną rozgrywkę, szybką rozgrywkę, tu się nic nie zmienia. Dużo broni, tam. dużo broni, dużo perek, dużo tych zmian, i tam non stop coś ci lata na ekranie, że zdobyłeś nowy poziom i w ogóle i sezałeś nową tak. skórkę i przetestuj nową broń i w ogóle nowy operator, i, i tam masę rzeczy. Oczywiście, jak się znajdziesz ulubioną broń, to już wiadomo. nie testujesz, nikt tu nie będzie oszukiwać. Co nie zmienia faktu, że gdy pomyślisz o tym, że masz do wyboru 114 broni w i w każdej z nich masz możliwość jakby modyfikowania. modyfikowania rzeczy. Robi to wrażenie. Robi robotę. Kiedyś Dobra. robiło robotę to, że miałeś 20 broni do wyboru, jak sobie przypomnę. Nie zmienia to faktu, że 77 z nich było w poprzedniej odsłonie, <śmiech> <śmiech> Także dodali tylko 37. Co nie zmienia faktu, że jednak 114 rodzajów uzbrojenia. Robi wrażenie, proszę pana, jakby pomyślał masz, wy, masz wybór, tak. Masz wybór, i ten wybór naprawdę jest bardzo szeroki. Naprawdę każdy, kto lubi strzelanki, znajdzie coś dla siebie. O Call of Duty Modern Warfare dziś mówimy i tak już zostanie. Nie ma wiele zaskoczeń, mój drogi. Wyszła nowa gra. Trochę spodziewaliśmy się czegoś nowego. A, a to tylko fabuła będzie nowa. A trochę dostaliśmy to samo. O tej fabule to ja bym chciał osobne wejście, szczerze mówiąc. Wszystko się zgadza, słuchaj. Zgadza się strzelanie, zgadza się bieganie, zgadzają się... Fizyka się zgadza, fizyk, tak Wszystko to, do czego nas przyzwyczaiło Call of Duty jest dowiezione. Jest mały twist odnośnie dobierania systemu pe perków, perek, pe perków chyba jednak, który został y, trochę przerobiony i zamiast tam y, bajerzenia i kombinowania mamy... Ikonki stroju dla żołnierzy. Czyli jak weźmiemy sobie rękawice, to mamy jakieś tam szybsze przeładowanie albo więcej amunicji. Jak weźmiemy sobie buty, to mamy na przykład lepszą celność podczas wślizgu. No różne okay. takie, trochę to zostało zmienione, ale jakby w głębi duszy wszystko pozostaje to samo. No i tu, stary, ja nie mam się do czego przyczepić, no bo. Jak jesteś fanem Call of Duty, to ci się to spodoba, że po prostu co sezon masz nowe mapy, nowe bronie, nowe poziomy i tak dalej, i tak dalej. No ale jak sobie pomyślę, że ta gra wygląda w sumie w taki sam sposób od trzech edycji, czterech. No tak. Wszystko na tym samym silniku jest robione. No ale wiesz, no jednak ja bym trochę, szczerze mówiąc, jest to gra, która już nie jest dla casualowego gracza mam wrażenie i trochę na tym traci. Chodzi ci kalopili... o singla czy o multi? Nie, o multi, że ja już się tak dobrze nie bawię Ja już nie mam ochoty po raz kolejny Wbijać tych samych leveli I fakt, że możesz sobie przenieść tam bohaterów Podobno z poprzedniej części Ale ja w poprzednią część dużo nie grałem, muszę przyznać Więc to bo, bo nie było, masz co przenosić Bo było trochę innych rzeczy do roboty Poza tym jakoś mi nie siedział ten tryb Który był w, w dwójce A ja y, od zawsze powtarzam, że dla mnie Najważniejszym trybem Na początku jest tryb zombie a właśnie który, który jest też tutaj ukochałem oczywiście. Ja sobie w Call of Duty, i na który w tym roku będę tak psioczyć, że wam się to w głowach nie. W życiu redaktor o, Michałowski nie. nie był tak zawiedziony. Czyli wzięli sprawdzony przypomnę, pomysł, dobry, który działał? i Przypomnę co, wszystkim, i? że tryb zombie w Call of Duty, co roku był majstersztykiem jakby tej formu. nikt tego tak nie robił jak oni to znaczy mieliśmy hordy i fale zombie które przybierały na mocy mieliśmy rzeczy nam była inna mapa którą odkrywaliśmy jakby za... zabijanie zombie dostawaliśmy drużynowo w czteroosobowej drużynie punkty odkrywaliśmy kolejne części historii pojawiali się bosowie na tej mapie która cały czas była ta sama i jakby naszym celem było ukończenie bardzo nieoczywistego wątku fabularnego odnośnie zombie i wykonanie czasem bardzo trudnych zadań i dostosowanie broni, którą mamy, w której kończy się amunicja i jakby dogadywanie się, to... dogadywanie się w drużynie, kto co bierze, żeby się nie dublować i kto będzie daną broń i co będziemy robić. Jakby stary, no to była dla mnie kwintesencja trybu zombie. Uwielbiałem tryb zombie. Przez tą kooperację. Przez kooperację. No, wiesz... Przez odkrywanie, przez to, że wszyscy na początku wiesz, jak w popłochu szukają rozwiązań, sprawdzają co działa, które drzwi trzeba po kolei otwierać, żeby, żeby dobrze to przejść, bo nie, jak otworzysz jedne w złym momencie, to otwierasz kolejną część mapy, z której zaczynało ci wychodzić więcej. Ząb... Mówię o historii tego już, której nie ma. Wow co jesteś tam sam? Czy... Dla wszystkich nas gigant fanów Call of Duty gigantycznym zaskoczeniem był DMZ, czyli taki tryb, który został wprowadzony kooperacyjno. No, no, że byliśmy w kooperacji, ale były boty, i była mapa, i były zadania, i w sumie nie wiadomo było, po co się to gra. I teraz ten DMZ z poprzedniej odsłony. Został wprowadzony jako tryb zombie. I ja tego nie rozumiem, stary. Kompletnie nie ma tam. Za każdym razem przy wejściu w tryb zombie miałeś warstwę fabularną. To znaczy, szalony doktor, naziści, coś tam badania, na księżycu. Się... Działo się. Tu. Lecę pan, weź se giwerę, polataj se zombiaki, se pozabijaj i spotkaj jeszcze innych graczy, bo ci dokoptuje, to se razem polatajcie. I w sumie to nie wiesz o co chodzi, nie wiesz czy ta broń, co ją masz, to ją będziesz miał, czy nie będziesz miał, i czy te rzeczy co ty robisz to w ogóle mają sens, czy nie mają sens, czy to trzeba się ewakuować, co będzie dalej, a jak mi się nie uda ewakuować, to. Nie wiadomo, czy trzeba planować, nie ale. wiadomo, mój drogi. Proszę, se lecieć, se, lecisz se na zobaczysz. mapę zombiaków. Jak chcesz, se polatać pół godziny, to se polataj pół godziny. A jak chcesz cały dzień, to se polataj cały. Nie rozumiem, jak tak dobry tryb mógł zostać tak popsuty. I jest to mój największy zarzut w tym momencie do Call of Duty Stary. I nie wybaczę. Nie wybaczę, bo kochałem zombiaki. Naprawdę, ja przegrywałem w zombiakach setki, no nie wiem, czy setki, może też przesadzam, nie? Ale jakby miesiąc, dwa miesiące zagrywałem się w zombiaki stary. To był dla mnie jakby najfajniejszy tryb na początek, a potem sobie szedłem na, na multika i tam robiłem te rzeczy. No, naprawdę jeżeli nie słyszycie w moim głosie goryczy, a wiecie, że ja zazwyczaj podchodzę tak dosyć wyrozumiale, wyrozumiale i staram się rozumieć, co kierował. Nie rozumiem i z tego, co poruszam się po różnych zombiakowych forach odnośnie Call of Duty. Zacząłem teraz no wiem, przeglądać, coś, to ludzie też nie rozumieją. Większość gracz nie rozumie, dlaczego tak bardzo zostało to wywrócone do góry nogami. A wystarczyło dać nową mapę, nową wiesz, fabułę, no wiesz, copy wklej. No ja rozumiem, że to jest kupę roboty, tak? Bo to jest gra w grze. No tak, tak. Mini gra w grze. Tak. Bardzo trudna mini gra w grze. No ale zawsze to było stary. Zawsze był tryb zombie. Jakby takie prze. Inaczenie i niewytłumaczenie graczom. Dlaczego tak się stało, uważam, że jest nieporozumieniem, bo nie wiem, czy bardzo duża. Strzelam: 10% graczy grających w Call of Duty gra w tryb zombie. Po prostu. Tak mi się wydaje. Tak strzelam, nie mam na to żadnych badań. Tak strzelam sobie. Mogę to podsumować. Wszystko, Możesz. co powiedziałeś, jest to zbrodnia wojenna na graczach. Otóż to, zbrodnia wojenna na zombiakach, proszę pana. Call of Duty Modern Warfare 3 było y, źle, nawet bardzo źle. To może będzie trochę lepiej. Powróciła mój drogi Fabuła! Która zawsze była mocną stroną, jednak Call of Duty. No nie, ostatnimi czasy nie była. Jak, o, o ile była, to nie o, była. O bo ile była było tak, że jej nie było. Tak. No, Takiej <laughs> świadomości, że jak była, to była, ale było tak, że nie było. I że Call of Duty to tylko gra onlineowa, już chcę, proszę, tam nie wymyślać jakiś tych, że, że jakiś single player jest potrzebny. Nie jest potrzebny single player. No ale w tym roku stwierdzi, że jest. Czy miałeś wrażenie, grając w niego, że trochę jest tak, jak yy, to, co się dzieje teraz w świecie? że tutaj polujemy na tego rosyjskiego ultranacjonalistę, który próbuje wywołać trzecią wojnę trochę światową. Trochę tak, trochę tak, co nie zmienia faktu, że jest to przeciętne bardzo. Przepraszam. Jeżeli spodziewacie się fajerwerków w stosunku do tej fabuły w Call of Duty Modern Warfare 3, to, to nie wiem, czy, czy je znajdziecie. Ta historia nie jest wybitna. Nie będę was oszukiwał. Nie, wybaczcie, nie będę was oszukiwał, bo ja po prostu bardzo lubię Call of Duty. I uważam, że to, co, co się stało z Modern Warfare 3 jest zbrodnią na graczach Call of Duty. Oczywiście ci hardkorowcy, którzy grają w, w, w multika tylko i tam się szczelają na deathmatchach, spoko. Oni nie, nie będą narzekać, bo tam jest dowiezione wszystko, co powinno być. Mam świadomość, że to jest największa grupa graczy. No, Co nie zmienia faktu, że jako ogłaszasz single playera, no to, to zrób go przynajmniej poprawnie, a nie tak pff, se, o tak. Byle no, był? Byle był. No te zombie to nie wybaczę. No, i co mogę Wam powiedzieć? No, no, no w ogóle na, na premierę, jak odpaliłem, to się okazało, że większość map to, to są odświeżone miejscówki z Modern z, Warfare przed paru 2. Lat, ta. No i, i będąc graczem, który siedzi w tej serii od lat, no, po, 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 poczułem się taki trochę. Może nie oszukany. No nie, nie do końca, bo jakby spodziewasz się tego, co tam zobaczą, Naciągnięty. Nie? Też to nie jest dobre słowo, ale taki, że. Że, 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 Zaniechany. Że wiesz, jest takiej Przyjęło się, by Ubisoft na tym poległ swego czasu, że wkręci, dali się wkręcić w to, że muszą grę wypuszczać co roku stary. I uważam, że to I jest. i Ja wiesz, nie wiem, czy to jest założenie biznesowe, komercyjne, czy ktoś po prostu nie przekalkulował tego. W tym momencie rok na zrobienie gry to jest mało. W sensie ja mam świadomość tego, że w przypadku tego typu tytułów yy, połowa. No, dobra, 75% deweloperów pracuje nad kolejną edycją, a 25% pracuje nad jeszcze następną, o która w ogóle jeszcze, w ogóle jeszcze nikt nie jest nic słysza, nie ta. wie. Jakby mamy tego świadomość, to nie zmienia faktu, że ja bym wolał mieć rok przerwy, fajne wsparcie dla tego tytułu, a za dwa lata mieć nową grę. Znaczy grę, która aspiruje do, do wprowadzenia czegoś nowego, a nie która jest po prostu no takim odśwież... a wręcz u, 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 ubogaceniem tej gry, starej, no z ubożeniem, no bo ona idzie w, no fajnie, że masz więcej broni, no ale tam nic, nic więcej nie ma, nic się nie zmienia, no. Można było równie dobrze dać nakładkę na grę i nazwać ją modelową. Albo Modern DLC 3, zrobić, no. Tam. no wiadomo, że nie byłaby to wtedy, nie można było tak Nie kasować za tyle jako, pieniędzy. Jako nowy tytuł, no ale ja nie rozumiem. Naprawdę... Ale, ale uwaga, też oni za tyle pieniędzy, co chcieli, tego nie sprzedadzą, bo już widzę po 50% są poprzeceniane w e, niektórych i miejscach. I będą bardzo szybko, ponieważ ja się nie spodziewam tego, żeby poszła dobra fama o nowym Stary Call of Duty. Stary jest tak zbombardowana recenzjami użytkowników, no zaraz, że. Zaraz do tego przejdziemy, bo podejrzewam, że Głos graczy w tej batali będzie najbardziej adekwatny do tego, co się dzieje. Chciałem jeszcze jedną rzecz zauważyć w stosunku do zmian w Modern Warfare 3, które uważam, że nie są na plus. Mam wrażenie, że w Multiku powiększyły się mapy, co uważam, jest minusem w Call of Duty, to znaczy, zawsze mapy były małe. I to żeby było była fajne. Duża dynamika. Była dynamika, szybka rozgrywka. Pach, 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 nie było kampienia tak. się, jakby jak były miejsce dla kamperów, to było wiadomo, kiedy je sprawdzać. Teraz te mapy są gdzieś po środku. One jeszcze aż tak nie przeszkadzają, ale ja już zacząłem się w pewnym momencie łapać na tym, że biegnę, i biegnę, i biegnę. O, ludzie bum! I biegnę, i biegnę. No jakby wiesz, zazwyczaj w Call of Duty było tak, że twój błąd powodował to, że wchodziłeś bardzo szybko znowu w akcję. A tu jakiś jest taki, no nie wiem, gdzieś... Może to jakieś złe zbalansowanie tych map, ale i to już za pierwszym razem mi to styknęło, że jednak wiesz, masz full graczy na serwerze, a jednak. Trochę pusto na mapie. Wiesz, nie to, że pusto, ale wszyscy gnieżdżą się w tych samych punktach, ale ty musisz tam dobiegać za każdym razem, nie? No bo jakby wiesz, są takie kluczowe punkty na mapie, w których po prostu z jednego i z drugiego respa się, się spotykają gracze, no i, no i tyle. No no. I, a to i, def i, a nie capture no the flag. Tak, flat. no więc no, dziwne to jest. Co. Inaczej, zróbmy na odwrót. Co mówią recenzenci, panie Łukaszu, na Metacritic? No otóż recenzenci mówią, że jest to gra średnia. Że nie jest ani dobra, ani zła. Że no podobna jest do poprzedników. Że no jest. jest dobry shooter. Jest dobry jeżeli shooter. Jeżeli chodzi o, o ten multiplayer przede wszystkim. Że jest duży wybór właśnie broni, że tak trochę jak na rollercoasterze. Czyli mniej więcej to, co powiedziałem. Tak, tak. Tutaj się w, wszystko zgadzało. Wpisałbym w tym, się w rolę recenzenta. Że, że kampania, okay. może niedowieziona jakoś tam super, ale że ale też jest. nie jest jakaś mhm. naganna absolutnie. Tutaj też zauważyli to, co my powiedzieliśmy, że wcale to nie musiała być nowa gra, tak. że to by wystarczyło jako DLC, jako ja się, nakładka i ja wtedy się... na pewno był Byłoby lepiej. Ja się teraz zastanawiam, yy, czy zawsze staram się być fair w stosunku do graczy i zawsze mówić o grach. Znaczy, umówmy się, że my zazwyczaj w tutorialu mówimy o grach, o których chcemy mówić. Jakby ja, jakby z założenia, ten program jest od graczy dla graczy. My nie jesteśmy gigantyczną redakcją gamingową, która ma za zadanie mówić wam o wszystkim, co się wydaje. Więc zawsze w recenzjach, z racji na prawo dziennikarskie. Mimo tego, że zapewne większość naszych słuchaczy ma świadomość tego, że dostajemy te gry do recenzji za darmo, tak. staram się podchodzić do sytuacji tak, jakbym za tę grę zapłacił. Albo często mówimy, że gra fajna, ale jakbym miał wydać trzy tak, punkty, to już nie byłoby aż jako tak. Jako fan serii Call of Duty, w roli recenzenta, nie wiem, czy to nie jest jedna z pierwszych gier od bardzo dawna, której wystawiłbym negatywną opinię. Nie mieszaną opinię, ale negatywną opinię. Na czerwono. Tak. Yy, ona jest gdzieś na pograniczu u mnie w mojej głowie. To znaczy, że jestem z tą grą w pewnym sensie ok, i jestem w stanie zaakceptować te bolączki, które mi przeszkadzają, mimo to dlatego, że jesteś miłośnikiem serii. Wiesz, no. mimo, wiesz, jestem miłośnikiem serii, któremu zabrano najważniejszy kawałek tortu. I podejrzewam, że to przelewa moją czarę goryczy w tym wszystkim. To znaczy, gdyby tryb zombie był dowieziony, to pewno bym tu mówił, że słuchajcie, no jest kiepsko, ale tryb zombie jest dowieziony. <grym> <Nie rozumiem. grym> Jak Perspektywa by zombie, mi się tak. zmieniła, nie? No a w tym momencie, stary, ja nie, nie mam, mam, związane ręce. Trudno ci coś tutaj przyjemnego znaleźć w Wiesz, tej grze. To jest dziwne, bo y, znajdziesz, core tej gry jest nadal, on nie jest dobry, Łukasz, on jest bardzo dobry. To znaczy, multiplayer, czyli to, czym zawsze stało Call of Duty, jest dowiezione. Mapy się, to też za duże, ja się czepiam już, trochę na siłę. Dużo broni, perki, to jest to samo. Graficznie fajnie to wygląda, fajnie się gra, jest ogrywalne, grywalne, te jakby wszystko w tym trybie się zgadza. Ale Call of Duty zawsze było czymś więcej niż trybem multiplayer. Zawsze nam dowoziło coś dookoła. Albo fajną fabułę, przy której chodziliśmy stary, no, ghost przecież Albo jest... Albo jakąś wyjątkową misję. No ja wiesz, no, o czym ci, mówisz, ci bohaterowie, no. którzy zostali wykreowani przez Activision, którzy pojawiają się teraz i są grywani w trybie multiplayerowym, wzięli się z fabuły. Byli bardzo charakterystycznymi punktami tej fabuły. Wiesz, no, maska ghosta jest rzeczą kultową w świecie strzelanek. No jakby nie oszukujmy się. I zawsze to było dowiezione. A tu, no mam wrażenie, że, że coś poszło po prostu nie tak. Że ktoś w odpowiednim momencie nie miał, mówiąc kolokwialnie... Nie zastanowił się. Byk gac i nie wcisnął czerwonego przycisku. Nie powiedział, panowie, Abort. nie możemy tego <laughs> wypuścić. Zróbmy przerwę, wypuśćmy później. Nie, nie, kalendarz wydawniczy jest taki, że... Mu... Święta idą. Rozumiesz, no tak. jakby... I nie zważając na to, że żyjemy w XXI wieku w globalnej wiosce i ludzie, którzy będą opiniować tę grę na tydzień po premierze, będą mega niezadowoleni, bo zapłacili za nią 300, a niektórzy 380. No, to sorry, no jakby nie wiem, czego oczekujesz, naprawdę. W sensie wiem, że teraz Activision nie bierze chusteczek i nie płacze pewno, bo, bo Michałowski <grym> w sprawdza, Polsce tak sprawdzają, powiedział. Nie ile wpłynęło. No tak. tak, tylko i tak się z tym wyrobią, i będzie wszystko dobrze, bo i tak gro ich wpłat to w tym momencie darmowy tryb, który non-stop jest pompowany pieniędzmi, i jakby wszyscy mają do niego dostęp, i są mikropłatności, to wszystko jest genialnie zbilansowane. Co nie zmienia faktu, że uważam, że ktoś powinien za to beknąć. Że ktoś za to, w jaki sposób że zostało wydane Call of Duty Modern Warfare 3, powinien odpowiedzieć, powinien wyjść i nas po prostu jako graczy przeprosić. I Harakiri. Nie no, bez co tak no, okay. Ale chciałbym, żeby ktoś miał naprawdę na tyle odwagi, żeby wejść. To moja nagrać, wina, ja byłem project nagrać trzyminutowy filmik z, z tym, że wiemy, żeśmy Dali trochę ciało, nie dowieźli, tak. i że słuchamy graczy i że zrobimy wszystko, żeby w najbliższym, nie wiem, kwartale wyprostować Poprawić. niektóre rzeczy. Nie, no To tyle kampanii nie zmienisz, no ale nie wiem, no, niech nas zasypią nowymi mapami, stary. No, niech nas zasypią nowymi postaciami, nie wiem. Czymkolwiek, żeby zatrzeć złe wrażenie po, po premierze Modern Warfare 3. Stary, nigdy nie sądziłem, że będę o jednej z moich ulubionych serii tak źle mówił. No. To aż przykre. Trochę. Bo, bo lepiej by było powiedzieć, ale i zresztą dla wszystkich graczy. No tak? po... Fenomenalna gra, w ogóle tryb Single Wiesz, no super, ja bym nawet fabuła. chciał powiedzieć, że jest komsi, komsa. trochę jest w porządku. Ale trochę mi nie wypada. No, no Dobre, bo, może... jako, no bo <laughs> jako fan serii mi po prostu nie wypada mówić dobrze o Call of Duty Modern Warfare 3. Bo dobrze. Nie jest. To jeszcze tak, żeby Wam powiedzieć ee, o, ja nawet, o, ty, o tym, no. no. Ja nawet się zastanawiam teraz, czy ja bym nie wolał zamiast grać w Modern Warfare 3, nie pograć sobie w dwójkę, jeszcze dalej się cofnąć. I w, i w którą? Ważnie. Zastanawiam się teraz, którą? Bo wybór jest szeroki. 20. Szeroki tak. jest wybór, mój drogi. Więc jakby na pewno bym coś znalazł. <noise> Lepszego od o nowej trójki. No. Tak. Jeszcze tak może na szybko powiem właśnie to, co mówiłem wcześniej. Recenzje yy, użytkowników, czyli już nie recenzentów. 4.1. Czty... Ja wszedłem teraz, kochany, na Metacritic. No. I jest 1366 recenzji użytkowników. Oh, damn. Średnia, średnia 1,8. Nie. Tak. O, nie. To, to ja myślałem, że ja jestem... O nie. Dokładnie tak. Możemy tutaj nawet sobie poczytać, co tam pisali. Oj, może lepiej. Yy, probably one of the worst. Y -y. Ale tu zaraz ktoś pisze It's the best multiplayer, że najlepszy multiplayer no bo jak jest, do tej no. pory. znaczy mówmy się, że to jest najlepszy multiplayer z multiplayerów, no jakby... Ma, Ale ten... mało kontentu, dużo gliczy, no taki irytujący respawn, to, to, to o mhm. czym ty mówiłeś, że właśnie trzeba wszędzie dobiegać, że odgrzewane mapy, tutaj jakieś Jezu, zero, zero, jedno, zero. Jeszcze jedną rzecz mam, Łukasz. No. Ja nie rozumiem, jak w 2000, naprawdę tak na dobrą sprawę, w 2024 już roku prawie, jak można takie menu zrobić? Stary, to jest w ogóle... Ja nie wiem, ja do tej. Ja przegrałem, nie wiem, no może z 20 godzin, ale ja nie wiem, jak się tam poruszać. Ja, ja czasami mi się coś kliknie w tym menu i, i zaczynam jakąś grę. I ja nie wiem, w co gram. <grymne> Mam ochotę się popłakać tam w tym menu. Tam wszystko jest tak zagmatwane i nieczytelne. I wprowadzili jakieś takie okienko po prawej stronie, które ma być ułatwieniem. I myślałem, że w, w EAFC 24 to jest jakiś dramat z tym menu, ale tu jest naprawdę jeszcze gorzej. Wy nas tylko słyszycie, ale ja obserwuję. Kamila ja zdjął okulary, okulary zaczął przecierać się oczy, tak. bo... Nie wierzę. No, mam to przed oczyma i po prostu nie chcę tego widzieć. No. Tak no patrzę, nie. czy mu łza nie poszła gdzieś tam, no, żalu. Zastanawiałem się, czy wam nie powiedzieć, że trzeba to omijać szerokim łukiem. Ale to chyba jednak byłoby za ostro, bo jeśli chcecie sobie po prostu popyrpyrać z, z wiatruwy do innych pyrpyraczy z wiatruwy i powbijać poziomy to w multiku... To to zróbcie, ale jeśli szukacie zabawy w singlu, w tych innych trybach, to ich po prostu. Znaczy, znajdziecie, ale to jest rozrywka na nie wiem, 5 godzin. Ja, ja godzin. tu teraz wymyśliłem pozytyw o tej grze, że nie no. dowieźli tego trybu zombie, nie dowieźli singla, nie dowieźli fabuły, więc, żeby sobie pograć w ten fajny tryb multi, nie trzeba będzie czterech stów prawie wydać, tylko rzeczywiście zaraz na święta, ja myślę, że za. 100, 120. Myślę, będzie że będzie to jedna z najszybciej taniejących gier po premierze w ostatnich latach. Szczególnie Już tak tej chwili tak poniżej duży. dwóch stówek widzę, tam uh -huh. można Więc, to dostać. A jeszcze gdybym był graczem, który zapłacił przed chwilą 3,5, to w ogóle bym się wściekł. Nie? Tak. No ale cóż. Pamiętajcie, zróbcie, że jak tam nie pogracie chyba dłużej niż pół godziny, to w ogóle możecie zwrócić Nawet na platformie cyfrowej. Zróbcie sobie z tym, co chcecie. Ja gdybym kupił, to mówiłbym, że żałuję, że kupiłem, ale nie kupiłem, więc. Że wolałbym za zalać samochód do pełna. Tak? Stary, szczerze, gdy myślę teraz o tym, że spędziłem 7 godzin w trybie zombie, wolałbym ten czas przeznaczyć na czytanie książki. Myślę, że to najlepsza recenzja Call of Duty Modern Warfare 3. Przepraszam wszystkich purystów. Mimo, że nie ma książki Call of Duty. Was, jeśli jesteście kimś, kto chce tego bronić, to. Weźcie rozbieg. I wskoczcie sobie w zombie. No nie, nie, no jakby ciężko, naprawdę ciężko to bronić. W ogóle jest jakaś pozytywna recenzja? Użytkowników, czy. Nie, no są, tak, są. Okay. Słuchaj, no no to, to są ci tutaj... puryści. Dobra, nie mówmy o tym, bo to już patologia. Call of Duty Ale no modern... tu napisał, słuchaj, że ten tryb zombie jest wspaniały w ogóle. No tak, bo jeżeli byłeś graczem, który nie radził sobie w dosyć trudnym trybie zombie po w poprzednich odsłonach, to on będzie dla ciebie ok, no ale to. No ja nie wiem, no to wiesz, to tak jak z tymi maturami, no. Po, kolor, po koloru i drwala na maturze z matmy, no. To nie jest to, czego ja oczekuję od gry komputerowej. Szczególnie od gry komputerowej, którą naprawdę, no nie kocham, ale bardzo, bardzo lubię. Call of Duty Modern Warfare 3. Jeżeli będziemy na podsumowanie roku mówić o zawodach, to żołnierz będzie zawodem. Łukasz Barwiński, Kamil Michałowski. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pa. Hejka.